No i wszystko, co piękne i fajne, niestety kiedyś musi się kończyć. Taki kończy się również nasz turniej. W tej chwili Chromik gra ostatni swój mecz z London United, ostatnia kwarta. Prowadzimy wysoko 72-38. A ja w imieniu całego klubu chciałbym kilka słów podsumowania, jeśli chodzi o ten turniej. W oczach wszystkich naszych gości wypadliśmy bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wręcz rewelacyjne. To nie jest moja opinia, a opinia moich rozmówców, gości, zawodników. Jest to jeden z najlepszych, najlepiej zorganizowanych turniejów Able'a, na jakich do tej pory byli. Także jest nam bardzo miło i z tej strony dziękujemy za takie opinie. Mamy nadzieję, że to również nie jest ostatni taki turniej organizowany u nas w Żarach. Zebraliśmy sporo doświadczeń, dużo wiedzy. Nasi zawodnicy zyskali wiele doświadczenia zawodniczego. Trenerzy dowiedzieli się wielu fajnych, ciekawych aspektów, jeśli chodzi o prowadzenie drużyn, treningi. To wszystko, mamy nadzieję, zacznie procentować w przyszłości. Chciałbym w imieniu własnym również i całego klubu UKS Chromik podziękować. Zacznę może od prezesa Krzysztofa Raczkowskiego i jego drukarni Chroma, dzięki której w ogóle ten turniej się odbył. Poza tym, że jest naszym głównym sponsorem, założycielem, to jeszcze dodatkowo wysupłał określoną kwotę pieniędzy, dzięki której mogliśmy ten turniej zorganizować. Jeszcze raz dziękujemy, prezesie. Również podziękowania ogromne dla Urzędu Miasta na ręce pani burmistrz Danuty Madej i zastępcy burmistrza pana Olafia Nowakowskiego, którzy również wsparli nas finansowo i logistycznie. A ponadto na pewno trzeba podziękować osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację tego turnieju. Na pewno lwią część pracy wziął na siebie i podjął i zorganizował w sposób rewelacyjny trener, kierownik zespołu Tomasz Sobczak. Również Łukasz Rubczyński, który nas wspomagał zarówno logistycznie, jak i tłumaczeniami, koordynacją tego wszystkiego. Tomasz Górski, trener Chromika, który trzymał pieczę nad całością imprezy tutaj na miejscu. Radosław Barsz, który obsługiwał, jeśli chodzi o stronę naszego Facebooka. Również trener Kamiński, który tutaj nas wspomagał. Na pewno na wyróżnienie należy praca TJ-a Łukasza Ostrowskiego, TJ-a Sento, który no, bardzo się podoba. No, jest fanem nas, my jesteśmy fanami jego sposobu prowadzenia. On czuje koszykówkę, także jeszcze raz mu dziękuję. Na pewno również nasz zawodnik Mateusz Rusiński, który był tłumaczem całości imprezy. Rewelacyjnie. Wszyscy byli zachwyceni, także tutaj nam szalenie pomógł. Na pewno dziękuję dla całego stolika sędziowskiego, który naprawdę podołał, jeśli chodzi o trud takiego czterodniowego maratonu. Również chciałbym podziękować rodzicom. Rodzice tutaj nas bardzo wsparli, jeśli chodzi o organizację. Mówimy oczywiście o rodzicach naszych zawodników. Zorganizowali cały, że tak powiem, wyszynk. Można było przez 4 dni skorzystać z ciasta, z kawy, z różnych pysztości domowych. Oni się tym wszystkim zajęli i to naprawdę kapitalnie zorganizowali. Ale tutaj na specjalne wyróżnienie zasługuje pani Aleta Nowicka, która prowadzi nasz sklepik Chromika i rozprowadza, sprzedaje własne wypieki, kawkę. Jest to osoba niezmordowana, ona jest zawsze z nami. Jeszcze raz gorąco pani dziękujemy. Jest pani naprawdę nieoceniona. Również chciałbym podziękować osobom odpowiedzialnym za techniczną stronę transmisji, za obsługę. Przede wszystkim chłopakom z działu IT drukarni Chroma, którzy przez 4 dni dzielnie tutaj z nami prowadzili transmisję bez żadnych zakłóceń. Podziękuję również Markowi Hercikowi, który między innymi nagrywa ten wywiad i te podziękowania, który obsługuje nas całe foto i wideo przez 4 dni. Również chciałbym podziękować panom ochroniarzom, dzięki którym to wszystko odbyło się płynnie i bez zakłóceń. Gorące podziękowania dla naszego czarodzieja mikrofonu, Marcina Ruszkiewicza, który naprawdę czarował nas to przez 4 dni i tworzył niepowtarzalną atmosferę. A to, że się nie odbyło bez żadnych kontuzji specjalnych, to oczywiście zasługa naszego fizjoterapeuty, Michała Drzewińskiego, człowieka legendy już można tu powiedzieć. A na koniec chciałbym podziękować zawodnikom za walkę, za serce, no i naszej żarskiej, wspaniałej publiczności, która nas naprawdę dopieściła. Byliście z nami, trybuny były pełne,
był klimat, naprawdę Europa jest zaskoczona, że na rozgrywkach w tych kategoriach wiekowych jest taki klimat, jest tak gorąco i ludzie tak świetnie czują koszykówkę i żywiołowo reagują. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, ale naprawdę jesteśmy po prostu zachwyceni tym wszystkim, co się stało wokół nas. Do zobaczenia na następnej imprezie. A na koniec specjalne podziękowanie dla naszych żon, narzeczonych, kobiet naszego życia, które przez te 4 dni po prostu nie miały nas w domu i jakoś tak cierpliwie to znosiły. Dziękujemy wam bardzo. Koniec turnieju, wracamy do domu.